Au, moje plecy! Znacie to? Ból pleców powoduje wiele różnych problemów. Nie możecie się odwrócić bez stękania. Schylenie się, by zawiązać buty, to niemalże mission impossible. A ukochane łóżko wydaje się jakoś mniej wygodne niż zwykle. Nie sięgajcie od razu po paracetamol. Są o wiele lepsze i bezpieczniejsze sposoby na pozbycie się uporczywego bólu pleców. Rozluźnij kręgosłup. Usiądź na podłodze z wyprostowanymi nogami. Rozstaw stopy na szerokość 5 do 10 cm. Zwiń ręcznik lub koc i wsuń go pod kolana. Połóż poduszkę na nogach, pochyl się do przodu, wyginając kręgosłup do momentu, aż głowa dotknie poduszki. Przyjmij wygodną pozycję i relaksuj się w niej przez 5 minut lub dłużej. Ta pozornie prosta poza pomoże odpowiednio rozciągnąć kręgosłup, uwolnić napięcie z mięśni pleców i pozbyć się skurczów. Popracuj nad mięśniami lędźwiowymi. Połóż się na podłodze z ramionami wzdłuż tułowia i wyprostowanymi nogami. Wsuń pod miednicę klocek do jogi lub miękką poduszkę i delikatnie rozluźnij lędźwie, pozwalając im swobodnie opadać na podłogę. Wytrzymaj w tej pozycji co najmniej 5 minut. Mięśnie lędźwiowe łączące kręgosłup z nogami mają dużo pracy związanej ze stabilizacją kręgosłupa. Gdy są zbyt napięte, możecie odczuwać ból w dolnej części pleców. Na szczęście to ćwiczenie redukuje ucisk na mięśnie lędźwiowe i przywraca ich równowagę. Wykonuj dwuminutowe ćwiczenia na plecy. Numer 1. Usiądź na podłodze i wyprostuj prawą nogę. Zegnij lewą nogę w kolanie, a lewą stopę postaw płasko na podłodze. Podciągnij kolano rękoma do klatki piersiowej, przytrzymaj kilka sekund i wróć do wcześniejszej pozycji. Zrób 10 powtórzeń i zmień strony. Numer 2. Leżąc na plecach, zegnij nogi w kolanach i postaw stopy płasko na podłodze. Mając cały czas zgięte kolana, unieś stopy 10 do 15 cm nad podłogę. Wytrzymaj w tej pozycji przez kilka sekund, a potem opuść nogi na podłogę. Zrób 5 powtórzeń. Numer 3. Leżąc nadal na podłodze, wyciągnij prawą nogę do przodu z palcami skierowanymi do dołu. Zegnij lewą nogę i trzymając ją rękoma, dociśnij do klatki piersiowej. Przytrzymaj kilka sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Zmień strony. Wykonaj 10 powtórzeń dla każdej nogi. Numer 4. Usiądź na podłodze z nogami wyprostowanymi przed sobą. Wyciągnij ramiona do przodu i pochyl tułów tak, by dotknąć stóp palcami u rąk. Jeśli ci się nie uda, to nie zmuszaj swojego ciała. Ból i dyskomfort podczas tego ćwiczenia nie są wskazane. Pochyl się tyle, ile dasz radę i wytrzymaj w tej pozycji przez kilka sekund, a potem wróć do siadu. Wykonaj 10 powtórzeń. Taki zestaw ćwiczeń bardzo dobrze wpływa na nasze ciało, ale co najważniejsze, redukuje napięcie pleców, które z kolei zmniejsza ból w lędźwiach i okolicach bioder. A zajmuje zaledwie 2 minuty. To chyba wystarczająco dobry powód, by robić je codziennie, prawda? Rozciągnij mięśnie pośladków. Usiądź na podłodze z ugiętymi kolanami i stopami postawionymi płasko. Balansując na pośladkach, załóż jedną nogę na drugą i unieś obie kończyny nad podłogę. Przytrzymaj lewą stopę prawą ręką, a prawą stopę lewą dłonią i przyciągnij nogi do ciała najbliżej jak się da. Wytrzymaj w tej pozycji od 1 do 2 minut, następnie się rozluźnij, wróć do pozycji wyjściowej i zmień strony. Okazuje się, że przyczyną bólów pleców mogą być mięśnie pośladków. Jakby nie było, pracują przez cały czas, gdy się podnosimy, schylamy i ruszamy do przodu. Dlatego dobre rozciągnięcie tych mięśni eliminuje napięcie w tych okolicach i zmniejsza ból pleców. Znajdź magiczne punkty. Słyszeliście o akupresurze? Najprościej mówiąc, są na naszym ciele szczególne punkty mające związek z różnymi jego częściami. Uciskanie tych punktów pomaga wyleczyć większość rodzajów bólu i dyskomfortu.
ból lędźwi nie jest wyjątkiem, a punkty z nim związane są zlokalizowane z tyłu kolan. Znajdziesz je dokładnie na środku tylnej części kolana. Naciśnij je mocno kciukiem i przytrzymaj tak przez od 2 do 3 minut, jednocześnie głęboko i regularnie oddychając. Punkty te nazywają się B54, a ich stymulacja rozluźnia mięśnie. W rezultacie ból w lędźwiach i biodrach zostaje złagodzony. Siadaj na piłeczce tenisowej. Przede wszystkim będziesz potrzebować piłeczki tenisowej. Usiądź na podłodze i włóż piłeczkę pod jeden z pośladków. Zacznij delikatnie przesuwać ciało na piłeczce do przodu i do tyłu, aż zlokalizujesz miejsce bólu. Gdy wyczujesz ten punkt, ugnij daną nogę w kolanie i umieść stopę na drugim kolanie. Aby utrzymać równowagę w tej pozycji, odeprzyj się rękoma za sobą. Wytrzymaj od 1 do 2 minut i zmień strony. Cały trik polega na tym, że masaż z wykorzystaniem piłeczki tenisowej redukuje napięcie w mięśniach pośladkowych. W rezultacie krew zaczyna swobodnie przepływać do dolnych partii pleców i eliminuje ból. Klamerka na uchu. Nie, to nie żart. Weź klamerkę do bielizny i przypnij ją do górnej części ucha. Po 5 sekundach przełóż ją na drugie ucho. Wykonaj 5 powtórzeń po każdej stronie. Górna część ucha jest bezpośrednio połączona z ramionami i plecami. Jej stymulacja automatycznie zmniejsza napięcie i redukuje ból w tych okolicach. Używaj olejku lawendowego. Do łyżki oleju rycynowego lub kokosowego dodaj kilka kropli lawendowego olejku eterycznego. Użyj tej mikstury do delikatnego masażu bolących miejsc. Olej lawendowy, dzięki swoim kojącym i przeciwzapalnym właściwościom, łagodzi stres i rozluźnia mięśnie pleców. Porozciągaj się. Numer 1. Pozycja kobry. Połóż się na brzuchu i ułóż dłonie płasko na podłodze blisko ramion. Powoli oderwij klatkę piersiową od podłoża, kierując głowę ku górze. Numer 2. Pozycja dziecka. Usiądź na piętach z kolanami rozstawionymi na szerokość bioder. Pochyl się tak, by czoło dotykało podłogi i wyciągnij ramiona przed sobą. Numer 3. Pozycja kot-krowa. Uklęknij, podpierając się na wyprostowanych ramionach. Na przemian wyginaj plecy w kierunku podłogi i zaokrąglaj je do sufitu. Wykonuj te ruchy ostrożnie i delikatnie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Podczas wykonywania tych ćwiczeń rozciągających rozluźniasz mięśnie pleców, co pomaga pozbyć się uporczywych dolegliwości. Wytrzymaj w każdej z przedstawionych pozycji przez co najmniej 30 sekund, ale pamiętaj, że nie powinny one sprawiać bólu ani dyskomfortu. Mocz stopy. Nalej gorącej, ale bez przesady, wody do miski. Dodaj do niej pół szklanki soli Epsom i dokładnie wymieszaj. Usiądź, włóż stopy do wody i mocz je przez 5 do 7 minut. Wyjmij stopy z miski, opłucz je ciepłą wodą i owiń kocem lub ręcznikiem. Sól Epsom rozpuszczona w wodzie rozkłada się na siarczan i magnez. To właśnie ta druga substancja jest znana ze swych właściwości odprężających i rozluźniających skurcze mięśni. Podczas kąpieli stóp w soli Epsom skóra absorbuje składniki, które łagodzą dolegliwości bólowe. Znacie jakieś inne proste sposoby na radzenie sobie z bólem pleców? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Dowiedzieliście się dziś czegoś nowego? Jeśli tak, to koniecznie polubcie nasz filmik i udostępnijcie go znajomym. Hej, hej, tylko nigdzie nie odchodźcie. Mamy dla Was jeszcze wiele ciekawych filmików. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.